Do tej nagrody można zgłaszać osoby, firmy, organizacje, zespoły, które posiadają wybitne osiągnięcia i sukcesy oraz zasługi dla miasta Suwałki we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Do nagrody można też zgłaszać przedsiębiorców, których mieszkańcy Suwałk chcą uhonorować za produkty lub usługi cieszące się uznaniem konsumentów. W tym przypadku warunkiem niezbędnym jest prowadzenie działalności na terenie naszego miasta. Wniosek o przyznanie włóczni może złożyć każdy. Nagrody przyznawane są za działania za rok 2019. Włócznie Jaćwingów trafią do rąk laureatów 22 lutego 2020 roku. Tego dnia po uroczystej gali odbędzie się również doroczny bal karnawałowy wydawany przez prezydenta miasta.